Cześć, mam dzisiaj jest Wizu, a nie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule. Zacznijmy może od stwierdzenia, że jutro rusza Windbloom Festival, więc jak widzicie przed sobą piękne i czarujące Mondstadt, to możecie się po nim przebiec po raz ostatni, kiedy nie jest udekorowane. Oczywiście po Windbloom Festival wróci do normy, aczkolwiek nie jest powiedziane, że nie nastąpią tam jakieś drobne zmiany. Więc jak chcecie poddychać tym średniowiecznym pseudoeuropejskim powietrzem, to śmiało do Mondstadt, bo jutro tam będzie troszkę bardziej kwieciście i zielono, chyba że będą jakieś opóźnienia i chyba że coś pokręciłem. Nim ruszymy dalej w dramy i dramaty, to pamiętajcie, że czeka na was w mailu do odebrania parę rzeczy, jeżeli robiliście One Min Welcome Web Event. Wygląda w ogóle jak fasolka po brytońsku wrzucona na rybę, come on! Czyli jak macie okazję wyskoczyć na stronkę, link na dole w przypiętym komentarzu powinien być, to możecie zrobić potrawę i jeżeli oczywiście wykonacie daily taski, standardowo podzielić się z tym gdzieś, aczkolwiek wystarczy skopiować linka, to ostatnia rzecz, która będzie po kliknięciu, oraz wejść na jakieś stronki od MiHoYo. Dziś ja dla przykładu mam HoYoLab Community i po kliknięciu w te dwie rzeczy będziemy mieli łącznie 3 próby, jedną za dzisiaj i dwie za daily i będziemy mogli wykonać 3 potrawy, co oznacza, że jeżeli jutro zrobimy to samo, będziemy mogli zaserwować kolejne zamówienie. Wczoraj popełniłem błąd, bo stwierdziłem, że po wykonaniu jest tutaj ta pieczątka, że już to jest zrobione, nie działa to w ten sposób. Myślałem, że to będzie po prostu odhaczone, wygląda na to, że można to robić wielokrotnie. Co też polecam robić na co fajniejszych rzeczach, bo jak widzicie nagrody mają różną wartość. Powinienem od razu tu robić. No dobrze, teraz kiedy mamy to za sobą, warto powiedzieć o tym, co się dzieje naokoło MiHoYo i Genshina, bo zaczęło się dziać bardzo dużo, ale to jest spora historia, którą powoli spróbuję wam jakby przedstawić, wyjaśnić i co, gdzie i jak w niej mamy. A potem dojdziemy do rzeczy, których nie możemy pokazywać, ale mogę wspomnieć, żebyście wiedzieli, że coś fajnego znowu się szykuje. Rozpoczęła się wojna MiHoYo z Likerami. Wielokrotnie wysyłałem was do Twittera od Lumi. Lumi miała bardzo dobre info i ten Twitter dzisiaj, no, zniknął. Oficjalnie z innych źródeł wiemy, że Lumi sama usunęła swój kanał ze względu na to, że ktoś rzucił w jej stronę zarzuty, które są bardziej karalne, które co prawda są nieprawdziwe, no ale lepiej dmuchać na zimne, można usunąć całego swojego Twittera i mieć to z głowy, nikt się nie będzie miał do czego przyczepić, co nie jest do końca prawdą, bo coś raz wrzucone w internecie zawsze pozostaje, co oznacza, że jeżeli ktoś ma do Lumi kosę, to będzie mógł jej bruździć dalej. Ale nie wydaje mi się, żeby MiHoYo miało trzymać kosę w stronę Lumi. Co więcej, do dzisiaj byłem święcie przekonany, że zarówno Lumi, jak i kilka osób, których nie będę wymieniał w tym momencie, to są kontrolowane leaki. To są likerzy od strony MiHoYo, którzy wrzucają jakieś informacje, żeby podtrzymywać atmosferę. Czyli dokładnie to, o czym wczoraj mówiłem, w Genshinie nie dzieje się za dużo pomiędzy wrzutami aktualizacji i festiwalami. Mamy trzecią? Nie, drugą aktualizację z rzędu, w której zasadniczo niewiele się będzie działo, aczkolwiek później tutaj podobno ma się ostro zacząć dziać, zobaczymy jak będzie. I wygląda na to, że aktualizacja 1.5 może, a może nie, również będzie takim mniej lub bardziej zapychaczem. Co oznacza, że dla wielu graczy, którzy oczekują czegoś innego z tego typu gier, leaki są jedyną rzeczą, która ich w grze trzyma. Więc ze strony MiHoYo bardzo mądrze by było, żeby mieli kontrolowanych leakerów, którzy będą wrzucali w internet te informacje, które są poniekąd prawdziwe, przynajmniej w jakimś stopniu. A z drugiej strony przykuwają uwagę tych, którzy są tym zainteresowani, dalej do Genshina, żeby nie poszli grać w co innego. Bo szczerze powiedziawszy, gdybym nie nagrywał codziennie odcinków i codziennie nie szukał jakichś ciekawych informacji dla was, ja bym się już jakiś czas temu tą grą znudził. Ja bardziej w historiach, w lore siedzę zazwyczaj, dlatego to grzebanie i wyszukiwanie informacji mnie bawi bardziej niż czasami samo granie. No ale to ja. Każdy ma jakiś prywatny punkt widzenia na tą sytuację. Więc sytuacja jest taka, że Lumi zniknęła, co mnie zaskoczyło, bo byłem święcie przekonany, że ona jest kontrolowanym likerem i fakt, że nie jest i że usunęła Twittera jest dla mnie zdumiewający, bo tego się nie spodziewałem. Jest jeszcze kilku innych, moim zdaniem, kontrolowanych likerów, którzy jak znikną, to już będę w ogóle zszokowany. Co więcej, Teiba Beidou leży. Nie wiem, czy tam zaglądaliście, trzeba ogarniać w miarę chiński. Co więcej, nawet z Google Translatorem trzeba mocno czytać między wierszami, żeby wyłapać, o co tam chodzi. Ale tam było sporo fajnych informacji, których teraz nie ma, bo wszystko wzięło i zniknęło. Ale tak totalnie. Nie ma nic. Honey Hunter World wczoraj leżał przez sporą część dnia i wszyscy zaczęli panikować, że MiHoYo łupnęło w Honey Hunter World, a tam nie tylko genshinowe rzeczy są. Wystarczyło wejść na ich Twittera, żeby zobaczyć, że oni się przerzucają z jednej architektury strony na inną i to zajmie parę godzin i strona będzie działała jak chce, jeśli chce, a przez większość czasu nie chciała. Więc Honey Hunter World jako tako zostało nieruszone i większość likerów, których ja obserwuję, czy gdzieś wiem, że oni są jakby niewzruszeni, aczkolwiek ci siedzący w Chinach, od których brałem sporo informacji, poznikali, pokasowali konta. I nie wiem, czy faktycznie oni pokasowali konta, czy MiHoYo ich
zcięło. Więc tak wygląda sytuacja. Mihojo potraktowało to bardzo ostro i uderza mocno. Co więcej, w tym odcinku będzie o tym trochę więcej od innej strony. Ale do tego za moment. Przejdźmy do tego, jak zareagowała spora część społeczności na to, że Mihojo zabiera się na wojnę z Likerami. Sytuacja jest taka, że patrząc po odpowiedziach na tweety od Genshina, jest tak porówno. To znaczy, większość się zgadza, że jesteśmy z wami, Mihojo, współczujemy wam, że problem i tak dalej. Ale ogromna część, powiedziałbym, że taka nawet pod połowę, twierdzi, że te liki im pomagają utrzymać zainteresowanie w grze. Więc coś za coś, nie? Co więcej, ta sytuacja została wykorzystana do uderzenia w Mihojo przez fanów za fakt, że w tej grze nie ma podwójnej autentykacji. To jest coś, co praktycznie powinno być od samego początku. Bo nie wiem, czy wiecie, jak teraz wygląda sytuacja, kiedy ktoś wam konto zhakuje. Przed czym się czasem trudno uchronić, bo mam dość nietypową nazwę użytkownika i regularnie zmieniam hasła, a i tak mam świadomość, że w którymś momencie ktoś może się włamać na jakiegoś mojego maila czy coś i wyłuskać informacje, które pozwolą mu zhakować konto w Genshinie. Oczywiście jakby ktoś wbił na mojego maila, to nie byłby mój największy problem, więc akurat Genshinem wtedy najmniej będę się przejmował. Ale z drugiej strony wydałem w tej grze troszkę pieniędzy, więc głupio by było wszystko tutaj stracić, bo Mihojo ma dziurawe zabezpieczenia. Bo ma dziurawe zabezpieczenia. Bo nie wiem, czy wiecie, ale już dwukrotnie był wyciek danych od Mihojo i prosili o zmienianie haseł. Mimo to wciąż nie ma podwójnej autentykacji i mimo to Mihojo jakoś nie kwapi się do super szybkiego pomagania tym, których konta zostały zhakowane. Co więcej, jeżeli twoje konto zostało zhakowane i uda ci się to konto odzyskać, to już połowa sukcesu. Ale okazuje się, że ktoś ci rozpierniczył wszystkie fajne przedmioty i właściwie, no, musisz zaczynać rolowanie od zera, bo twoje cudowne pięciogwiazdkowe bronie zostały użyte jako paliwo do napędzania jakichś jednogwiazdkowych, bo ktoś zrobił trollololo. Mihojo twierdzi, że nie ma mechanizmów i nie ma sposobu na oddanie, odzyskanie tych rzeczy dla ciebie. Więc oczywiście postaci nie da się skasować, ale da się zmucić wszystkie artefakty, wszystkie bronie, czyli właściwie rozpierniczyć wam grę, bo jeżeli nie wiecie, to artefakty stanowią tutaj o jakichś 80% sukcesu. Jak macie postać, to najważniejszą rzeczą na nią są dobre artefakty. Potem, jak macie jakąś broń, to już jest w ogóle sukces. Ale broń nie determinuje zwycięstwa w takim stopniu jak dobre artefakty, przy czym mówimy tutaj o broniach dających mniej lub bardziej staty, a nie funkcyjnych, jak na przykład miecz pod czopka, który sprawia, że czopek działa, bo bez tego miecza nie działa. Więc pod postami od Mihojo rozpoczęła się burza, że likerzy tak nam nie przeszkadzają, jak to, że kradną nam konta. I Mihojo zostało zasypane tego typu informacjami i co więcej, nabrało wody w usta, nie ma żadnej odpowiedzi z tej strony. Bo powiedzmy sobie szczerze, podwójna autentykacja to jest coś, co bym pierwszego dnia założył na Genshina, nawet przed wydaniem tu jakiejkolwiek gotówki. Więc fakt, że tego nie ma i według likerów nie jest nawet w drodze, nie wiem czy widzicie ironię, jest bardzo niefajny dla sporej części użytkowników, bo podwójna autentykacja to z ręką na sercu ta rzecz, na którą najbardziej w tej grze czekam. Zazwyczaj mówię o Jace, wiecie, i na Zuma, może Czaźmik. Są rzeczy, na które czekam bardzo w tej grze. Ale fakt, że ktoś mi może konto jumnąć jest dla mnie bardziej drażliwy, nie? Więc chciałbym faktycznie, przyłączam się do tych głosów, że likerzy likerami, róbcie co chcecie, to jest wasza gra, wasze zasady, oni podpisywali NDA i pracujcie nad tym jak bardzo chcecie, ale podwójna autentykacja powinna być priorytetem. Nad wszystko. Nad możliwość posiadania większej ilości kondensatów, cokolwiek. Quality of life w tej grze jest ważne, ale nie tak ważne jak fakt, że po ponad pół roku w tej grze mogę stracić konto i nie będę w stanie odzyskać tych rzeczy w grze, nawet jeżeli uda mi się odzyskać konto, co nie jest pewne, bo Mihojo nie jest najbardziej sprawną firmą pomagającą ludziom mającym kłopoty, więc taka sytuacja. Totalnie rozumiem ich podejście do likerów i nie do końca rozumiem, dlaczego gracze połączyli te dwie rzeczy, podwójna autentykacja z wojną z likerami, ale wygląda na to, i do tego przejdziemy za moment, że Mihojo jest mega przygotowane do wojenki, którą właśnie rozpoczęło. Właściwie rozpoczęło już jakiś czas temu, ale teraz naprawdę zaczynają walić z dział, a podwójna autentykacja to jest coś, co spodziewałbym się, wiecie, wrzesień ruszyła gra. Jeżeli do grudnia miałoby nie być podwójnej autentykacji, to byłbym zdziwiony. I wielce zdziwiony jestem, bo mamy już marzec, tak? Jeszcze marzec? Tak, jeszcze marzec. Lecimy dalej i będziemy chodzili jak wokół jeża, wokół spoilerów, więc trzymajcie się, bo parę ciekawych rzeczy spróbuję wam powiedzieć bez powiedzenia ich dosłownie. Ale wszyscy wiemy, że wyciekły nowe postacie, wspominałem o nich i jedna z tych postaci to jest ta Eula, którą się powinno czytać, z tego co rozumiem, jako Jula. I teraz coś, co zauważył Loro i z tego co wiem od moich źródeł, nie jest to przypadek, że ta postać się tak nazywa. Jula, czyli z angielskiego End User License Agreement. Umowa pomiędzy licencjonodawcą a tak zwanym użytkownikiem końcowym, określająca warunki udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania. Innymi słowy, NDA jest częścią Euli, którą podpisują beta testerzy. I teraz tak, informacje jakie do mnie dotarły,
są takie, że ten zalew przecieków, jaki mamy w tym momencie, to nie jest przypadek. MiHoYo dokonało tego ruchu w pełni świadomie, z założeniem, że wszystkie informacje z tej bety wypłyną. Nie chodziło o to, żeby jak najwięcej zostało zachowane w grze, tylko chodziło o to, żeby móc namierzyć likerów i w jakiś sposób zatamować, przynajmniej w absolutnej większości, wyciek informacji. Więc to, co teraz hula w sieci, to są rzeczy, które MiHoYo spisało na straty, na samym początku. Dlatego też w moim wczorajszym odcinku nie dzieliłem się screenshotami, nie dzieliłem się filmikami, nie dzieliłem się informacjami żadnymi głębszymi na temat rzeczy, które wyciekły, bo wiem, że to jest bait ze strony MiHoYo, że to jest coś, co oni celowo puścili w eter, patrząc, kto się nabierze, kto to wrzuci w swoje filmiki, bo ich algorytm nie jest w stanie to wyłapać. I to nie jest tak, żebym wrzucił Jan Fej u siebie na grafikę w filmiku i jutro by mi zdjęli konto. Nie. To chwilę potrwa, bo MiHoYo przygotowuje się do tego na troszkę szerszym froncie i wykonali pierwszy ruch, ustawiając betę tak, jak ustawili. Likerzy wykonali swój ruch i teraz MiHoYo analizuje planszę i wykona kolejny ruch za jakiś czas, właściwie wykona serię ruchów z tego, co jest mi wiadomo. Co oznacza, że sporo kanałów na YouTubie oberwie, sporo kont na Twitterze, wszystkie czany, forczany i whatever, reddity, nie reddity, zrobi się ostro według moich informacji. Dlatego też wczoraj nie mieliście żadnych screenshotów i to było celowe zagranie. Ja wiedziałem, co robię już wczoraj, bo już wczoraj dostałem ostrzeżenie wizu. To jest bait, uważaj! To są prawdziwe informacje, ale to jest bait! Don't do this, don't do this! A wiecie, jak to bardzo jest frustrujące, jak mam w tym momencie na dysku takie rzeczy do pokazania. Awesome! Że po prostu nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać, co do tej gry wejdzie już w najbliższym czasie, w przeciągu, nie wiem, miesiąca, półtorej. I część z tych rzeczy, i tutaj uwaga, spoiler! W takim odcinku spoiler robić, nie? Jeżeli przyglądaliście się bliżej tym postaciom, które się pojawiły, to Jan Fej za bardzo nic tam ciekawego do opowiedzenia nie było, aczkolwiek mógłbym opowiedzieć, jak wyglądają jej skille, animacje, pokazać jada. Z tym, że jak przyjrzycie się, jak wyglądają jej statystyki, jak składać postać, to zasadniczo kolejna postać po Xiao, która będzie miała ciekawe surowce do zebrania. Jeżeli chodzi o Yule, konkretnie, End User License Agreement, to ona ma przedmioty, których nikt inny w tej grze nie ma, żeby zdobyć. Co oznacza, że mam na dysku ciekawe informacje na temat ciekawych rzeczy, które w tej grze się pojawią i które będą się wiązały w jedno. I sam fakt, jak bardzo krajo dziwnych przedmiotów ona wymaga, przekonuje mnie bardziej, że to jest celowe zagranie ze strony MiHoYo, że to jest puszczenie oka do likerów, że oni wiedzą, co robią. I zostaniecie na lodzie. I to jest takie przerażające poniekąd, bo ja się o to cały czas odcieram z tej strony, która jest teoretycznie bezpieczna. Ale jakby MiHoYo chciał, to i tak może walnąć 3 strajki w stronę mojego kanału i nie jestem w stanie się wybronić, bo wiecie, jeden mały YouTuber, który siedzi sobie w pokoiku gdzieś w Polsce i gada do kamery, kontra już wielomiliardowa korporacja. Jak myślicie, kto by wygrał, nie? Czy mam rację, czy nie? Więc sytuacja wygląda tak, że przecieki, które mamy, to nie jest przypadek. To są rzeczy, z którymi MiHoYo się świadomie rozstało, wiedząc, że część ludzi złapie baita i wrzuci odcinek. O, zobaczcie, nowe postacie są, taka jest grafika tej, taka grafika jest tej. To będzie robiła ta postać, to będzie robiła tamta postać. To były sensowne leaky, kiedy ja o tym nagrywałem tydzień temu. Kiedy to wyciekało z zamkniętych bet i najprawdopodobniej wtedy MiHoYo uznało, że to już są stracone informacje i spróbujmy ugrać na tym więcej. Więc sytuacja jest taka, że będzie się za chwilę działo i będę to z uśmiechem na twarzy oglądał, bo szczerze powiedziawszy, będzie o czym mówić, nie ruszając w ogóle leaków, więc z perspektywy mojego kanału jest to super sytuacja. Będę opisywał wojenkę, wiecie, raport z frontu. Czy ja mam linijkę, żeby zrobić takie ding, 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 ding? Jak na wojnie? Przekazuję mi informację morsem. Tylko, że ja morsa nie ogarniam. Morsa, foki, ja nic nie ogarniam. Tia, jeżeli chcecie więcej informacji od innej strony totalnie, to zapraszam do Orchidii, link do jej odcinka dzisiejszego, który już powinien był pójść, bo z tego, co rozmawialiśmy, ja się zabieram za nagrywanie, kiedy ona kończyła nagrywanie, więc link będzie na dole w przypiętym komentarzu do niej, oraz również popełniła fajny artykuł w temacie, więc link do jej artykułu również będzie na dole, zapraszam serdecznie. Jeżeli wczoraj byliście u mnie, licząc na streama, to widzieliście, jaki gigantyczny fail był i posiedzieliśmy później jeszcze dobre pół godzinki motając z ekipą, rozgryzając, co jest nie tak, czemu nie udało nam się streamować i wygląda na to, że wina leży po stronie YouTube'a, bo odpaliliśmy jednego live'a za drugim live'em na ukrytym, żeby testować co, gdzie, jak. I wszystko wyglądało koszmarnie. Grafika, po prostu artefakty totalnie. Ja streamuję w Full HD. Gdybym miał odpowiednie monitory, mógłbym spokojnie ze swoim internetem i sprzętem streamować w 4K. YouTube puszczał jakieś 360p w waszą stronę. Więc to jest coś, na co ja nic poradzić nie mogłem, bo to nie było na moim końcu. To nie było ani z mojego końca,
kompa, ani z mojego programu do streamowania, to było coś po stronie YouTube'a. I w tym momencie zrobiliśmy taki switch, że zamieniamy stream z YouTube'a na Twitcha. Na Twitchu znacznie mniej osób się pojawiło, bo tego nie zapowiadaliśmy, ale to było testowo. To nie było, że chcemy posiedzieć i pograć i pogadać, tylko zobaczyć, co jest nie tak ze streamem. Puściliśmy na Twitchu, jak może nie wszystko działa perfeto, nie? Więc jednak to było po stronie YouTube'a. Więc wygląda na to, że w najbliższym czasie przestawiamy się ze streamami na Twitcha do YouTube'a. Może wrócimy, jak się YouTube ogarnie. Ja wiem, ja jestem świadomy, że dla was YouTube jest wygodniejszy. Dla mnie YouTube też bardzo wygodny jest, więc przepraszam za wczorajszy stream. No, słodę rzucałem kluczykami, jakie tam miałem. Nie były sensownie związane z Genshinem, ale ktoś tam podłapał jakieś fajne gierki, więc more power to you. Pamiętajcie oczywiście, że wciąż trwa HoYoLab Community Daily Check-in Web Event, a dzisiejsze miejsce do siedzenia zostało do mnie podesłane przez Zhongli Rock. Chyba tak się to będzie czytało. Jeżeli nie, to poprawna nazwa jest w tym segmencie opisu odcinka. I to jest tyle, co ja dla was mam. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka i trzymajcie się pięciogwiazdkowych roli Ventiego wszystkim, którzy po niego rolują. I do następnego, hej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. A mi właśnie siada gardło, bo znów jestem chory, żeby było lepiej. Chory i na wysokich obrotach, więc to się może źle skończyć. Ale nie, nie poddajemy się. Jedziemy dalej.